Dobra, zaczynamy z tym epikiem. Lecimy tutaj. Przede wszystkim tak, małe gemiki sprzedajemy średnie. Tu nawet ponad 400. To ten damy sobie na pewno. Ten duży damy sobie. W sumie to te dwa. I tu mam jakieś średnie takie mniejsze. To możemy dla wojownika spróbować dać. Chociaż ten woj też ma niezłe te gemy. Ale tu widzę na przykład, tutaj damy i dalej 3. O, i tutaj, dobra. Niech będzie to w ten sposób. No i co? Lecimy. Zobaczymy, co się uda. Jak ja w ogóle stoję jeszcze z brońmi? Chodzi mi o runki. Jeszcze będę miał kupca dzisiaj o 20.10 bodajże, jak się nie mylę. Mamy 300 decylionów run. Co nam daje? 22% na broni. Ja mam teraz 21, czyli dobra, ewentualnie pachołką będę musiał poszukać, ale generalnie jest git. Jest napisane, że 20 poziomów wyżej. No, no to dobrze mówiłem. No, dzisiaj, chłopie, o której? 10 po północy budzik mi zagrał. O kupca i jednocześnie tę akademię zebrać z bonusem expa. I platynka wypadła pierwsza. I to jeszcze na potwory. Udało się. Dobra, szukamy. Dawać jakieś szybkie itemki. Może nie takie, ale wiecie co? W sumie takie zwykłe to ja mogę pokupować nawet tylko po to, żeby mieć do kibla, bo mi się też już tu kończą. Znowu na wszystkie staty, dzięki. O, tarcza plus 25 możemy wziąć. Na razie zrobimy tak. Ty masz więcej run niż ja na W45? No powiem ci, Mieszko, że... Kurde, tracimy trochę pancerza, ale kupię na razie, zobaczymy. Może mi coś doda jeszcze. Bo dobra zbrojka generalnie, plus 70 już nam dają w ogóle. No ja tu bardzo tryharduję z tą areną, ja buziki mam ustawione co ku... O! No i git. Takie coś mi się podoba. W sumie od razu mogę podmienić, żeby było. Chyba mam tam jakąś, wiesz, ale nawet nie patrzę na to. To są takie pierdoły Marvel, że... Dobra, może na razie starczy tych epików takich śmieciowych. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Paseczek, ale lipny. A, w ogóle, jakie tutaj są bronie, to też 17%, 17%, 21%, czyli ewentualnie dwie dwudziestki, na przykład taką. Jeszcze popodmieniam, może potem będziemy musieli jeszcze wymienić broń. Ale wstępnie to tylko to zrobimy. Jakaś tarcza. 20, może być. Żeby już to mieć po prostu. Dzięki. Że nie mogę tego teraz zrobić. Tak, no teraz to jest takie, wiesz, tak naprawdę możliwe, że już niedługo będzie legendarny loszek na urodziny, nie? W sensie, no tak strzelam, że może być na urodziny. To wtedy się ogarnie z ulepszoną i tak dalej. Na razie to i tak nie ma sensu, bo to jest bo to jest, wiesz, kilka tam setnych w tą czy w tą. Znowu klata. Kurde, nam dopiero klata poleciała? Z jeden item. O, jest pasek. No i pancerz na minus. Ale dobra, weźmiemy na razie. Nie, przecież ja już od miesiąca mówię, że możliwe, że będzie na urodziny. Żaden leak. Nie, no ja dziś 300 bym chciał, ale czy to się uda, to ja nie wiem. No leci, leci właśnie. Ale to się przez to opóźniło, że ten Helevator jest przesunięty, nie? Helevator się miał tak naprawdę już kończyć za 3 dni. Znowu w ogóle pancerz na minus. I żadnej brońki jeszcze nie ma, co ciekawe. No, dokładnie, Delfik. Dobrze napisałeś. Latę już mamy.
Jedną na pewno, Keliusz. Jak masz więcej szczęścia, to nawet ze trzy dasz radę. Tak mi się wydaje, że między jedną a trzema legendami. Ale kurde, lecą te itemy. Ej, właśnie, przypominajcie mi o wyprawie Osiag albo Ewald. Żebym się tutaj ubrał w miarę. Żeby nie było. Ile mi w ogóle dają bronie? O kurde, już plus 28. To my broń też musimy wymienić. Strasznie wolno idzie to klikanie. Tu jest jakaś brońka, zobaczmy. Plus 18, to nie za wiele, żeby wymieniać na wszystkie cechy. A u Magusia ile da? O, właśnie. Plus 194. Bierzemy to jak najbardziej. Niby na wszystkie cechy, ale tu się średnie liczą. A nie będziemy się jakoś napinać. Lecimy dalej. Kolejna, plus 32, no ładne te średnie. Szkoda tylko, że na wszystkie staty. Teraz jest jakiś łuczek. Plus 30. Górny większy, w sumie to wezmę. Nie ma co się zastanawiać póki co. Ja tych pachołków i tak standardowo. Byleby coś im zamienić. Szkoda, że jeszcze nie mamy tego czaru na broń, ale widzę, że już szybciej idzie o wiele. Dobra, lecimy dalej. Kolejna klata. Minus 2,5 koła pancerza. Tragedia. To na wszystkie staty. Ale w sumie możemy to kupić i sobie zamienić runki. O, żeby mieć 5%, to będę miał tylko 3 itemy po 5% po prostu. A przynajmniej będę się starał, żeby tak było. Tu mamy 414, to dobra, to już mogę odzyskać. Pyk. Bo mi się tutaj syf robi powoli. I niech to będzie w ten sposób teraz. O! Dobra, siedzi. 804 górny. 34 średnie. I na 3 staty, 19%. Siedzi, siedzi ładnie. Ładna, ładna, no. Runki zamienimy, robimy cyk. Tu sobie odzyskamy. I dobra, lecimy dalej. To póki co wymieniliśmy broń, tarczę i latę. Czyli jeszcze nam zostało no sporo rzeczy w sumie. Jakby nie patrzeć. Gdzie jestem na woju w Elevatorze? 115 około Memento. No im więcej, tym lepiej, Mirales, wiadomo. Jeżeli już rzadko zmieniasz, no to... O kurde. Jeszcze, zobaczcie jaki górny w ogóle, 906. Ale minus 6 średniego. Nie no, nie ma sensu wymieniać, ale zobaczymy. W sumie to mogłem Barbarowi dać. Kurwa, nie pomyślałem o tym. Dobra, damy temu. I znowu trzeba runę zamieniać, ale jestem dzbanem czasem. Ale mogłem Barbarowi faktycznie dać. Nie pomyślałem, ale to standard. Także nie krzyczcie jak coś. Ten hełm masz jakoś od 240 levela? Możliwe, no. O! No i znowu na minus ten pancerz. No o co chodzi? Czy ja mam taki mocny pancerz, czy... Nie biorę tego nawet. I nie ma takiego info, wiesz? Też pytałem, ale nikt nie wie. Xerkuła. No i tu na wszystkie staty, a jest pancerz na plus, no... Ale pech jest dzisiaj posiadany.
Chyba nie ma sensu, bo bym musiał runę zamieniać. Musiałbym, a górny jest mniejszy, nie ma co. Jakby się trafiła tam taka jak ta poprzednia, to wtedy. Dobra, dobra, Osiak, spokojnie. W sumie to jestem ubrany, Osiak. Już ubrałem tą klatę i wsadziłem gemik. No dziękuję, dziękuję. Ty no, znowu jest pancerz na minus. Ja nie wiem. Może pójdziemy do gabinetu magii. Przy okazji znajdziemy szlał węża. A, dzisiaj klepsydry też, ale nie kupuję tu jeszcze kleps. Nie ma sensu. Znajdziemy sobie szlał węża. Wymienimy te itemki, które nie mają pancerza. O, na przykład taki itemek nie ma. 412. To tu możemy wrzucić ten gemik od razu. Git. Tutaj też git. Dodaj miejsce na klejnot. 349, czyli tu wsadzamy tego zdecydowanie. Dobra. O, jest jajo. Zawsze nam dorzuci troszkę statystyk. Karmimy go od razu. Nie no, lepiej mieć więcej, zwłaszcza, że to są stare itemy. To, co mi pokazuje tutaj, to jest dla mojego aktualnego levela, tak jak pisze Delfik. Więc kumacie. No w jeszcze jeden item, tak? Jeszcze pierścionek. W ostateczności będę podmieniał, no tu mam jakiś pasek, jakieś buty, co mi zabierają, ale wolałbym jednak nie mimo wszystko. Co się stało, Osiak? Dzięki za follow, Shivana Gang. Witam, witam. O, jest pierścionek. No, no i z gabinetem poszło szybko. Niestety. Wracamy do zbrojowni. O, dobra. Są jakieś ręce. Runek nie muszę zamieniać póki co, potem te runki zobaczymy. Od razu mogę gemik na HP wrzucić. Cyk. I pyk. Dobra, czyli nam zostaje tak, hełm, buty i pasek. Do wymiany. W sumie to mogę od razu zaczarować. To zaczaruję, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne i to mi niepotrzebne. Jak to wygląda na odwrót? Tak, dobra. A, jeszcze jak nam jakaś brońka wyleci, to mogę na stojak dać, bo mam zwykłą swoją drogą. Tarcza, ale tarczy już mamy. W sumie to mi nie lecą te itemki z nowego tornada, ale to przecież... O, okej. Okay. Plus 14, ale rozrzut górny o wiele lepszy. Dobra, wymienimy mu, żeby już mieli te bronie, bo w sumie pachołki teraz są tak naprawdę najważniejsze w tym levelowaniu, żeby chociaż bronie miały w miarę aktualne. Daj mi broń. No jakbym mógł, to bym ci dał memento. Ale niestety. Chciałeś powiedzieć stojak? Buciki, minus 500 pancerza. To mogę sprzedać w sumie, i tak będę musiał to posprzedawać. Kupię je, no ale i tak jeszcze rolujemy. Jak mi zostaną tylko buty do znalezienia, to już nie będę, tylko wezmę je po prostu. Już trudno. Kij z tym pancerzem. O! No, dzień dobry. Pancerz mi się zresztą przyda na tego 10 w 13 piętrze, jeżeli w ogóle będziemy mieli możliwość go ubić. To tak swoją drogą, bo to jest przecież wojownik, nie? Bo tam ktoś pisał.
Okej, czyli jeszcze pasek i ewentualnie te buty. Co prawda mam, no ale tu jest minus 1000, to za dużo. Nie wiem, Ewald, nie mam pojęcia. A, ta czapka ci była potrzebna. No bo mi dropnęła lepsza, to trzeba było pisać, a tą czapkę miałem już 40 leveli. A no tak, w sumie mogę zmienić wygląd. Nie no, teraz to wszystko będzie na odcinku Mirales. Przebieranie plus lożki, zaraz. Takie dwa w jednym. Pisałem ci? Kiedy mi pisałeś? Następna broń. Dobra. Zrobimy tak, żeby już tutaj też mieć full stojak awaryjny. Wyprawa. Dobra, to na razie nic nie zamieniam. Na streamie ci pisałem, to powiedziałeś, że nie zdejmiesz? A. No to dobrze ci powiedziałem w sumie. Nie mam na amulet, wiesz, Mieszko, ale ja amulet zawsze czaruję później. Na czapkę mam, także na luzaczku. Ty właśnie, jeszcze mam czapkę przecież zwykłą. To zrobimy tak. Zamienimy sobie runki. I git. Teraz już mam cały stojak epicki. I teraz faktycznie nie mam na czapkę, ale zaczaruję za pamięci. Trzymaj się, Wolter. Dobra, paseczek jest na plus, tylko poczekajcie, już tą wyprawkę niech... Ja, wyprawa to już nie powinna być? 18.56 pisze. Czy coś się zepsuło? Czekajcie chwilę. O nie, nie chciałem tego wyłączyć. To chciałem wyłączyć. W kompie możesz mieć inną godzinę? No właśnie widzę, że nie ma jeszcze. A ona... Nie no, na zegarku też mam już 2 minuty po. A, przegraliśmy. O, dobra, teraz zniknęło. Faktycznie przegraliśmy. Czekajcie. Zobaczymy, jak to poszło. O kurde. No bliskie to było. Dobra, no jutro na dzień znowu próbujemy w takim razie. A, czyli to był żart, to ci nie wyszło. Dobra, ten pasek mamy. Wymieniamy go. Jak stoimy z punktami życia? 9% tylko. Czyli dobra, tu wymienimy te runki. Dodaj miejsce, odzysk klejnotu. Pyk i te buty, no trudno, stracę te 800 pancerza. A nie, tu tracę niecałe 500. Dobra, czyli te wybierzemy. Bo już mi się nie chce szukać, wiecie? Bo ja samych butów to ja będę mógł szukać i szukać. Dzięki za follow, Fletari. Czy jest jakiś itemek na punkty życia? Jest, rękawice. Chciałem po 5%, no ale niestety nie wyszło. To już mniejsza z tym. Dobra. Mamy to. Możemy lecieć w lożki. A Koman chyba tu jest na streamku. To możesz bezpośrednio do niego napisać. Czekajcie, bo myślę. Tu mamy wszystko zrobione. Tu mamy ogarnięte te rzeczy. Przebrani jesteśmy cali. Sporo mi jeszcze golda zostało w sumie. To mogę sobie wrzucić jeszcze w siłkę, żeby nie było. Zostawię tyle, niech będzie. Wy tego nie widzicie, ale to mniejsza.
I teraz tak, przede wszystkim portal do piekieł, od tego zaczynamy. To już wam nie będę zapisywał, bo od razu pokażę. No on powinien paść, bez problemu. Dobra, może jednak żartowałem. Jednak nie padł, bez problemu. Uniki. No cóż, było blisko. Czyli dobra, sprawdzamy bez pokonanego portalu, jakie mamy procenty. Wbijamy sobie na SF Toolsa Statistics. A nie, nie Statistics, co ja klikam. Dungeon Simulator. Endpoint. Przypominajcie mi, żebym zostawił se 100 grzyba na kupca, jak coś. Jakbym się zapomniał i na przykład będzie mi brakować pół levela do końca. Do 300 w sensie. I będę cisnął jakieś lochy niemożliwe. To napiszcie mi jak coś. Dobra, mieli. Dzięki za przypomnienie, Ewald. Okej. O kurde. 13 piętro, 0,05%. Dzięki za follow, fucha. No to chyba nie siądzie. Siemanko, Paco. Liczyłem, że on nam padnie, ale... Ale okej, zaczynamy od tych... Od tych, na które mamy największe procenty. Zacznijmy sobie od jeźdźca w mroku. W sensie na niego nie mamy największych, ale... Ale oni nam dadzą sporo expa. Tu mamy coś na inteligencję. Od razu troszkę też tych poprzebieramy. Plus 16, to nie ma sensu. Lecimy dalej. O, ten padł za pierwszym. Kunegunda. No nie, rozmontowanko. Lecimy dalej, kolejny wojownik. Tu chyba są sami wojownicy i zwiady, nie? W tej twierdzy chyba nie ma. Nie, chyba jest jeden mag, jak się nie mylę. To może jakoś siądzie. Dobra, siedzi. 289, okej. To też dajemy do rozmontowania, niestety. No, no, ten siódmy, no. Potem mi się przypomniało. Kolejny woj. Kurde, gdzieś, nie, mam wrażenie, że wolniej chodzi to W55 niż normalnie. O, teraz był lag. No i właśnie. To jest to, o czym mówiłem. Mamy coś dla Magusia. Pyk. Ty, oni nie mają jeszcze 15%. What a shit. To ja będę musiał im to ogarnąć. Ile ten ma? Ten ma 13. Ta ma 5. Co jest? Ja myślałem, że my to już mamy zrobione. Dobra, widzowie. Kupujemy w takim razie. Tylko to już ze zwykłych itemków, to bez problemu. Ja bez kitu, ja to tak odkładałem, pamiętam, na tym wojowniku. I w końcu nie zrobiłem, a myślałem, że zrobiłem. Kurde, tam buty były. Plus 15%. Tutaj nic ciekawego. Też nic ciekawego. Są, punkty życia 5. Dobra, czyli teraz tak. Temu dorzucimy jakąś piątkę, to już będzie miał. Na przykład tu. Cyk. I ten ma 15. Teraz tak, i Kunegundzie musimy dorzucić dwa itemy z tego, co widzę. Ta jeszcze ma w ogóle plus 2, ale to tylko na teraz, żeby było. Dorzucamy jej na przykład tu i na przykład tu. Dobra. I też ma 15. I jeszcze musimy poszukać ile? Jeszcze dwóch dla Barbara. Pota życia skoła pierwszy raz pok? No to gratulacje. W cyrku masz dwóch magów? Wiem, ale cyrk to już jest raczej na 300+, nie? Tak mi się wydaje. A my tutaj chcemy w ogóle do 300 jakoś dobić.
Dobra, już skipuję. PD4. Punkty życia 5. Dobra, to jeszcze jedne. Jakiś epik, ale już dzisiaj nie biorę. Nie, no właśnie, powiem wam, że z Osiakiem mam strasznie duży problem, bo Osiak jest jedną z milszych osób, jak do mnie napisze prywatnie, jakie w ogóle poznałem z tego community. A jak publicznie coś pisze, to chyba chce po prostu. W sumie nie wiem, co chce, ale po prostu jest niemiły. Jeszcze go nie rozgryzłem go jeszcze. Brodnicka rozjebała ważenie? A co zrobiła? Dobra, mamy to. W liściach wyszła? A. No cóż. To jest show, nie? Dobra. Czyli tak, tu mamy już zrobione. Lecimy dalej. Pantera też powinna paść łatwo, bo to zwiat, to jest piąty. Chociaż no już większe problemy niż z takim wojem. Ale no chyba siądzie, nie? Piąty, potem szósty i siódmy ten mag. Siemanko, Araxiel. Ewa za Ewę się przebrała? Ty, no w sumie nie głupie. Ty, ale powiem wam, że ta Brodnicka takie ciekawe rzeczy robi. Wiadomo, że. O, tu w ogóle Kunegunda rozwaliła. Wiadomo, że czasem cringe'uwa, ale. Ale no chociaż coś się dzieje. Buba? No. Z grzeczności nie zaprzeczy. Ale że aż tak? To ja po streamku będzie oglądany. Muszę nadrobić, co tam się działo. Dobra. Lecimy dalej. Ludojad. Kolejny zwiat. Ty, jakaś rózga dla maga. Znowu był lag i znowu padło. Piękna sprawa. Kurde, no i właśnie tu się rodzi pytanie. 32 średnie, więc sporo. Ale. Górny o wiele niższy. Co wy piszecie w ogóle? Chyba nie podmieniam w takim wypadku. Dobra, na razie to odrzucam na bok. Ale nie podmieniam raczej. O, teraz Maguś. 2,5, 5,5. O, lag był, kurde. Jednak nie. Skip szpaka? Co ty masz do tego szpaka, szczurek? W sensie. Dobra, teraz był też lag. W sensie. Rozumiem, że można nie lubić, ale ta ostatnia płytka, moim zdaniem, całkiem sympatyczna. Jak na niego. Jaja pełne spermy. No tak, no trafiały się też takie nuty. Dlatego tak jak mówię, no różnie to bywa. W sensie inaczej, może. O, teraz był lag. Znowu jakaś rózga. Ta nowa płyta może nie jakoś nie wiadomo co, ale takie niektóre utwory są sympatyczne. No i bardziej właśnie ambitne niż ten tekst, co napisał Punisher. Dobra, już niestety dzisiaj nic nie mogę rozmontować. Także będzie na jutro odkładane albo sprzedawane. No trudno. Teraz mamy Woja kolejnego.
Też powinien paść. Kurde, powiem wam, że fajnie idzie ta twierdza. I dużo ekspa z niej leci. Najpierw przeklikam to, na co teraz mam fajne procenty i zobaczymy, jak to wyjdzie z tornadem. W sensie z tornadem mówię, z cyrkiem potem. Ja powiedziałem, że ambitniejsze. Że ambitniejsze teksty niż takie, jak na przykład Punisher przytoczył. Powiedziałem sympatyczne? To nie o to mi chodziło. Ale mi się wydaje, że ja powiedziałem sympatyczne, sympatyczna płyta, coś takiego. No to dobra, to się zajebałem w akcji w takim razie. Nie o to mi chodziło. Trzeba broń wymienić. Spokojnie, spokojnie. Powiedział, że płyta sumaryczna? Kurwa. To już nie wiem, co powiedziałem. Może pomijmy to po prostu. Bo widzę, że ile widzów, tyle opinii. Ty, no czemu nie pada ten smok? Halo. Przecież to wojownik jest. O, teraz był lag. Dobra, siedzi. 2,93 mamy, widzowie. Ale oro. I to też musimy tu niestety... Dobra, to ja po prostu sprzedam. To był misklik Marvel. Okej. Dobra, i ostatni wojek. Który mieliśmy? 287 chyba, nie? Czyli cała twierdza da nam prawie... Prawie... 7 leveli. W sumie sporo. Musiałem policzyć jak coś. No najgorzej jest z tymi magami potem, mi się wydaje. Już jakieś jak są... Chociaż no cyrgi piekło to jeszcze jakoś tam pada, nie? W miarę łatwo. Kurde, 65 kloka mu zostało, no co za gnój. Jedna osoba Kel już musi mieć. Im więcej macie tych 15 salek, tym jest większa szansa na ten czarny gem. Jak tam klikanie? No leci, leci jakoś. On nam da, tak jak mówię, prawie 294. Dobijemy może tornadem, żeby już był ten pełny level. I zobaczę, na co ja tam jeszcze mogę. Co to ja tam jeszcze mogę przeklikać? O, może w ten sposób. Dobra, siedzi. A w sumie to nawet troszkę nam brakuje, no ale okej. Coś mamy na siłę. Jak to tu wygląda? Plus 55. No to wymieniamy. Jak najbardziej. Runki musimy wymienić. Nie wiem, jaki jest sens trzymania z mojej strony tych runek. Na 3% zamiast znaleźć już chociaż na 5, ale niech będzie. Dobra. A właśnie, jak tam w gildii? To jest portal Mirales. Póki co nic nie mam do zaakceptowania. Zebo coś ciśnie? Nie, Zebo nic nie ciśnie. Kurde, Zebo się coś zatrzymał ostatnio. Przecież on był o wiele wyżej ode mnie. No ale cóż. Okej, rybka nam padła. Na razie to tornadko, żeby tylko dobić level, jakby co. Dobra, i tak będę tu dużo sprzedawał. Zebo na W56 raczej teraz gra? No ja się domyślałem, ale miało też tutaj niby grać. Przynajmniej tak mi ktoś pisał. Także zobaczymy. Nie, to nie fake, on po prostu nie miał awatara na początku, a teraz już chyba ma. Jak się nie mylę. On tam ma nick Zebek czy coś takiego? Ale dziękuję za GZ w każdym razie, Ewald. Bardzo mi miło, że taka szanowana persona jak ty mi napisała GZ. TF. Wbije 3 i kończy? Chodzi ci, że 300? A, o to ci chodzi. No to tak, tak, to ja wiem. Dobra, ostatni, który musi paść. No proszę. Niewidzialny koszmar, to był chyba jakiś blok.
Jak się nie mylę, tylko nie wiem czy na tym etapie, bo ci przeciwnicy niektórzy się powtarzają. Już tyle razy te lochy przeklikiwałem, że... Dobra. Mamy 294, okej. To na razie zostawimy. I teraz tak, na co jeszcze miałem fajne procenty? Z takich co mi dadzą jakieś fajniejsze expy to Esteros. Z tego co widzę. Na ślamazarnicę rudą. Niecałe 2%, ona powinna paść. Kurde, no jeszcze nam ten portal nie padł, to jest w ogóle taki śmiech na sali, że... O, kurde, lag był, ale... Ale to nie to. Ty, ona nam da w sumie mniej expa niż ten ziomek stwierdzy, z tego co widzę. Ale okej, siedzi. Mamy jakąś tarczę, na razie ją zostawię. Może tu. To możemy sobie... A, w sumie to wam... Nie, nie mam nic za bardzo do pokazania, oprócz tego szlał węża. To wam od razu pokażę walkę, bo to jak i tak pójdzie na YouTube'a, to czemu by nie. O, mocny krytyk na koniec, 7 baniek. No ale mówię, szanse były. I tego szlawęża wam mogę pokazać. Siedmiornica, stówka. Nie wiem ile wydałem grzybów, ze 30, ze 20. Dzisiaj mi to padło. Także tak to wygląda w tym momencie. Dobra, lecimy dalej. Teraz chyba królowa matka nam padnie, bo to jest zwiat. Jak się nie mylę. Nie wiem czy kolejny blok to nie będzie w ogóle 9. Tak mi się coś wydaje. Chociaż... Dobra, nie, może wiecie co? Najpierw to ja przeklikam to na co mam faktycznie procenty. Na przykład na te dwie rury mam dokładnie 20%. No ale buciki to takie jakie są niestety. I robimy tak, klik klik, to sprzedajemy. Mi się wydaje, że cicho jakoś ta muza jest, ale wszystko... Jakie pytanie, Osiak? No sorry, ale ja się tu zajmuję tym klikaniem, bo ja tu chcę jak najlepiej, żeby wbić ten 300. Kumasz, Osiak, ale możesz zadać jeszcze raz. Jeżeli ci bardzo zależy na odpowiedzi. Teraz tak, na tego ziomka. Czy pokonałem krapiera? Nie, ja krapiera tutaj niestety nie pokonam raczej. Liczyłem, że będzie event pupili w ten weekend. To może jakoś by się udało. Siemanko, odkurzacz. To może jakoś by się udało, no ale ja mam w tym momencie wykijadło 2.8. No to w poniedziałek to ten wykijadło będzie miał jutro 3.1, w niedzielę 3.4, czyli będzie miał 3.7 w poniedziałek. Włosy mi szybko rosną. Albo miałem żart jakiś powiedzieć, ale może się powstrzymam po prostu. 22 chyba tak kalendarzowo. Kręcone. Kurde, no padnij. 6% na niego mamy. I on nam daje jeszcze tyle expa co nic. Ale chcę wyczyścić, żeby... Jezu, ten wojownik to jest tragedia. No tak, no na niego mamy 6,20. Dobra, siedzi. Trochę epików mi też poleci, to będzie nawet do tego kibla śmiesznego. Tylko, że właśnie, no już tu nie mam miejsca. No to nic, muszę to wyrzucać w takim układzie. To wam jeszcze zapiszę, to wam mogę zapisać, to już wam pokażę na koniec, bo to takie mniej ciekawe walki. Co jest dalej? Tego już pokonaliśmy, Hemoridor 3%, na znowu pająki. I dalej mamy tak, Esteros już pokonany, Nordyccy Bogowie 1,40. Jakieś ręce. No trudno, no muszę tak zrobić. Wolę do Kowala mieć itemek niż...
Na tego mamy 005, na tego 004. Licho, powiem wam, że licho, bo to są lochy, które i tak mi nie dadzą za dużo. Jeszcze wieżę chyba mogę. Ile mam na wieży? 1,34, to w sumie nie tak dużo, ale... ale może coś klikniemy. Dobra. Jakieś ręce, plus 74. Jak najbardziej. Da radę wpisać jakoś bez logowania. No to musisz plik har zrobić. To też nie jest wcale jakiś łatwy. Zwierzęta na High League'u? Nie, no ja mówię, że edycja tego High League'a mi się podoba, ale że i tak będę siedział w domu i nie będę miał co robić. W sensie podoba, powiedziałem? Nie podoba. A że będę i tak siedział w domu, nie będę miał co robić, to obejrzę. Zawsze to coś tam wiesz, zleci wieczorek. Ale totalnie. Ludzie, którzy tam są teraz, to masakra. Kurde, na Esteros mamy zaledwie 0,30% na tą Queen Mother, a ja myślałem, że ona pada od razu. Tragiczne są te procenty. Na Valkyrie mamy jeszcze 2,26, to możemy ją zrobić w sumie. No i chyba do tego cyrku trzeba będzie iść w takim układzie. Może jeszcze jakieś tornado, żeby to 300 przebić. Tych lochów się po prostu nie opłaca klikać za grzyby. Dlatego, że one dają tak mało expa, że aż szkoda. Dziś 300 troll? Nie no, zobaczymy, ale... no myślałem, że jakieś 297 to my wbijemy z tych zwykłych lochów. A to wygląda, że nie bardzo. Ale spokojnie. No padnij, żeż ponad 2%, proszę cię. Ale to jest scam. Dobra, dziękuję. Okej. Okay. Czekajcie chwilę. Wymagania są spełnione. Kluczyk może dasz? No nie dasz, ale dobra. Teraz może dasz? No też nie dasz, ale duży na siłę. 436. Czekajcie, ile mi tu da? 252. No to nie, to lepiej go do tego hełmu włożyć. Z tego co widzę. No niedobrze, niedobrze. Może? O, dziękuję. Kolego sympatyczny. Dawaj mi kurwa to. Dobra, dzięki. Od razu lepiej. O, i wreszcie fajna brońka na 3 staty. A, w sumie to też jest na 3 staty. No ale tu nam daje w końcu jakiś rozrzut sensowny. Co? Nie no, to przekaz wszystko jest artystyczny, no co wy mówicie? Nie wiem, o co wam chodzi. W sensie taki koncept, you know. Tutaj może padnie też, bo to jest zwiat.
Ej, myślałem tak szczerze, że cyrk się dopiero napoczyna na takim 300 plus, jeżeli chodzi o tą strefę mroku. Zresztą mówiłem to chyba na początku. A tu wygląda, że niestety nie jest tak łatwo. Co możemy puścić, Patros? Wiem, wiem, pamiętam, pamiętam, Keliusz. No były tam jakieś bliższe próby. Oj, oj, oj. No, chyba ci się nie uda jednak, Patros, wrzucić. Dobra, na razie przerwa z nim. Lecimy tu. Tornadko nam powinno pooddawać. W sumie prawie wcale go nie klikaliśmy. Cieszę się, że się wam podoba taka nuta. Boże, to już jest 5 milionów warte? Co jest? To W66? O, Marski Kuba, jesteś zweryfikowany. Kim jesteś? Nie znam takiego streamera. Nie, to jest W55. W66 jeszcze nie ma takiego serwera jak coś. Dobra. Dobra, 296 mamy. Do następnego bloka jeszcze poklikamy. Maguś powinien paść. Kolejny powinien paść. A, to ty chyba ogarniasz tę gildię Jabczanowi, tak? Czy tam ogarniałeś, nie wiem. Siemanko, siemanko. No ale nie, to jest W55, tak jak mówię. Tobie chyba chodziło o W56, to ja tam nie gram. Dobra, teraz mamy jakiegoś woja. Okej, sprawdzamy procenty. Generalnie na ten cyrk najbardziej. A to ktoś musiał chcieć za punkty, Ewald. Ja raczej takiej muzyki nie słucham na co dzień. 0,47 to są tragiczne procenty, tak TBH. Biorąc pod uwagę, że mamy jeszcze do wbicia 4 levele. A może jakaś broń by poleciała chociaż? Wcześniej leciało dużo, a teraz... Tak, tak, TF, no serio. Wezmę no. Zawsze to jakiś upgrade, co prawda delikatny, ale niech będzie. Za tydzień nowe TFT? O, to nieźle. Tu nam plus 7 tylko daje. Tu na wszystkie staty, no ta broń by się przydała. Może byśmy tą matkę pokonali w Westerosie i przy okazji tego ósmego.
Już zapomniałem, jak tu ciężko idzie na wojowniku. Co myślicie o tym? Chyba gówno, nie? 12 tylko na plus. No, faktycznie to już było, no. Dobra, skipujemy. Wcześniej leciało dużo broni. Jak teraz by była potrzebna, to niestety. Nie ma tak łatwo. Ile pancerza na minus w ogóle? Kurde, te epiki niewiele lepsze. W sumie ta broń też nam dała tylko 12 średnich. A ta na przykład ile daje? Też 12. No to nie, no dużo na tym nie zyskamy. Dobra, no co? Trzeba klikać, no 0,40% na niego. Może siądzie. Ale to tak idzie wolno. A żeby wbić ten... Nie wiem, ciężko będzie. Ciężko, widzowie, już to widzę teraz. No, tutaj Kunegunda jest ważna, to prawda. My jesteśmy szczochem, niestety. Jeżeli o lochy chodzi. Żeby kogoś wyjebać z song requesta. O, to dobrze, że walczyłem bez zaczarowanych. Już mi zaczyna się mieszać w głowie. Nie no, czegoś takiego nie będzie, osiak. Każdy może korzystać z song requesta. No chyba, że ktoś będzie przesadzał, jak Mirales na przykład. To wtedy można pomyśleć o jakichś restrykcjach. Ale nie wiem, Ewald, czy jak wrócisz, to będzie jeszcze streamek, tak szczerze. Ale idź. Na spokojnie. No, troszkę tak, Mirales. Patrząc na to, co robisz. To troszkę jest przesadzane. Kurde, no lag był, myślałem, że on padnie. Ale jak my ze zwiadem mamy takie problemy, z tymi magami może być jeszcze gorzej. A może być tak, że padną od razu. No to jest losowe. Tak naprawdę. Nie, to mnie, Emerku. Oj, oj, oj.
Tragedia, widzowie. Różne nuty. No ta, Gandzia Mafia, jaram. Kuki. O twojej, o, w sensie no, o czyjejś mamie śpiewane. Nie chciałem powiedzieć, że o twojej, bo byś to źle odebrał. To faktycznie duża różnorodność. Nie no, kurwa, dramat jest, widzowie. Co my tu jeszcze mamy? Na wieżę mamy prawie 1,5%, ale wieża nam expa nie da. Na ten Esteros mamy 0,34. Nie no, muszę tego klikać, no chuj. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Znaczy, wiesz, Memento, prawdopodobnie tam chodzi o to, że wymienione wszystkie, całe EQ, nie tylko u siebie, ale też u pachołków. Ja mam jeszcze trochę starych rzeczy. I gemiki, nie? $4 miliony niecałe. Co za gówno. W sumie to jeszcze tornado przecież mamy. Może jeszcze to tornado docisnę, ile tam się uda. Teraz jest co prawda wojownik. Ale on jeszcze powinien paść. Ja dziś 0,1% ponad godzinę klikałem i niestety poległem. Ale chcesz powiedzieć, Warstar, że klikałeś przez godzinę loch? To ile ty na te grzyba wydałeś? No właśnie, tam dochodzą też czarne gemy, no to też fakt. My jeszcze nie mamy niestety. Siemanko, Zivers. 6 grzyba wydała taka o co 10 minut? A, chyba że tak. 3K? Bożesz, kurwa. To tu jakiś gruby zawodnik. On jest na W55? Bożesz, kurwa. Ja nie wiedziałem, że ty z Polski jesteś. Ty no, top 1, a i Prime'a masz, a nawet Subika nie dałeś? Zawsze możesz to zmienić. Zaczyna się? Nie, już nic nie mówię. No nieźle, nieźle. Dobra, potem sobie jeszcze tą topkę obczajmy. Na razie lecimy z tym. Kolejny wojownik. O, jakiś ten, od razu do kociołka. To git. Teraz jakiś zwiadek. O, Warstar, pierwszy poziom. Dziękuję pięknie za subika. I to nawet nie z Prime, tylko zwykłego. Dzięki pięknie. Piąteczka dla ciebie. No i udało się. Było warto poprosić. S? Zawsze miałem łeb do interesów. Dobra, ten też siedzi. Wyżebrał. Troszkę tak. Dobra, kolejny woj. No tu już jest też max. No widzowie muszą chować odznakę Prime. Ty no, coś w tym jest. Ale Warstar nawet nie ten. Nie dał z Prime'a, tylko zwykłego. Dobra, lecimy do tego. O kurwa. No ładnie. Warstar, dziękuję pięknie za gifta. 5 subików dla The Dark Knight, Valianci, Krzysiu, Cichon, Beraxa i Szwagier 000. Dziękuję ślicznie. Dobijamy, widzowie, w tym momencie prawie 50 subów. Ale jest oro. To chyba takie otarcie łez, że nie wbijemy tego 300 jednak. 45 subów mamy w tym momencie.
Dziękuję oczywiście pięknie za gifta. W sensie za 5 giftów. To chyba jednak prawdziwy Warstar. Nie dość, że topka w shakesach, to jeszcze bogaty. Dzięki, dzięki. Kto chce, to się może zgłosić po rangę, kto tam dostał. I Warstar, ty też, jak chcesz rangę na Discordzie, jak jesteś w ogóle, to możesz się zgłosić. Dzięki, oczywiście. 7 czerwca jeden zniknie? No wiesz, Osiak. Mieczyk znika przy twoim niku. I ty znikasz z tego kanału. Dobra, siedzi. 297. Co my teraz mamy? Woja. No z wojem powinno być w teorii łatwiej. Ale nie wiem. Dobra, siedzi następny. Coś dla maga, ale no właśnie, nie ma sensu wymieniać. No muszę sprzedać niestety. Siemanko Smoggier, witam, witam. No, dama też powinna paść, bo to też woj. Ty, to już będzie w sumie 2,98. Ale na razie to niech padnie, nie ma co się rozpędzać. To kiedy jest ważny kod Twitcha? Nie mam pojęcia, Zivers. Nikt tego nie wie, bo też pytałem. No padnij, Ruro. Co to ma być? 72 miliony zostaje co chwilę po 10, po 15. No właśnie nie wiem, jak z tym magiem będzie. On będzie albo łatwy do ubicia, albo będzie praktycznie niemożliwy. Więc różnie to może być. Do końca czerwca ktoś pisze, w sensie Osiak. No, to masz odpowiedź, Zivers. Do końca czerwca. No padnij, proszę. 5 milionów, no. Co za... Tak, w prywatnej szwagier to ci dam po streamku. Był lag, ale nie padło. Ja już będę miał schizę od tych lagów. 2 miliony było, a to nawet nie zwróciłem uwagi, szczerze. Ja się patrzę na czat i po prostu klikam ten enter. Ale nic ciekawego nie piszecie, to ja nie wiem. Gnoje. Oczywiście nie wszyscy. Przeskakują, no, zwłaszcza na tym nowym backendzie waliancik. No, coś w tym jest, Koman. Ale no, teraz też masz takie zaskoczenie, że o, lag, to padnie. Teraz na przykład miałem dwa takie lagi pod rząd, ale... Nie no, ale że my tego woja tyle klikamy. 6 milionów. 8 milionów. Podział uwagi na dwa streamy? A, na oficjalnym, żeby grzyby wygrać. Kurwa, no znowu był lag. Kupowałem Warstar. Pamiętam Arix. Aha, rozumiem, Black Wolf.
Oj. Jak ona nie padnie w jakieś jeszcze 200 prób, 250 może, to sobie odpuszczam. Ale jak padnie, to jeszcze coś pokminimy, żeby jakoś docisnąć ten 300. A tak to już zostaje awka i koniec. Tak, osiak, znaczy generalnie na zero wychodziłem i tak się zawsze starałem wychodzić na zero. 370 próba była, a to nawet nie spojrzałem, może i lepiej. No, ale był taki moment, że strasznie byłem na plus. Potem wyjebałem dużo i tak koniec końców się pilnowałem, żeby na zero wychodzić. I mi się znudziło po czasie. Ale był taki moment, że sporo, że tam obstawiałem sobie różnych rzeczy. Ile my w ogóle na nią mamy procent? Bo ja tak klikam, ona powinna paść, bo to jest woj. Ale sprawdzimy. A co się w sierpniu dzieje? Ligi się zaczynają, tak? Ty, my mamy na nią 0,23%. To jest mniej niż na Esteros. Ale dobra. Robimy tak, jak mówiłem. Coś się psuje, widzę ten. Robimy tak, jak mówiłem. Jak nie padnie jeszcze w jakieś 150 grzybów, to niech pali wroty. Niestety. Raczej się nie powiedzie. A to aż dziwne, że mamy takie małe procenty na nią. Ale nie, no ten Esteros mi nic nie da już. Ja ten Esteros bym próbował, jakbym wbił ten 298,5. Bo wtedy bym mógł dobić 299 i bym jakoś kombinował z tym jednym levelem. Ale jak ona nie padnie, to nie ma sensu. Tak myślę, około 380 level Molestosław. O, padła. Dobra. Coś na wszystkie cechy. Może ją zapiszę, bo to chyba jeden z trudniejszych przeciwników był dzisiaj. O, pierwsza próba fajna, czekajcie. Sprawdzę na kalkulatorze, bo to może być taka podpucha. Tak, tak, no właśnie wiem, że te Mistrzostwa Świata teraz tak późno będą. I wtedy chyba ligi będą zawieszone. Siemanko, Krypcio. O kurde, prawie 1% mamy na niego. No to klikamy. On nam raczej wbije 299. Co jest kolejne? Pamięta ktoś? Mecz o 11. A to nie jest czasem jakoś podzielone, że jest jeden mecz tak wcześnie, drugi jest jakoś po południu i trzeci jest na wieczór? Zwiat, potem Woj, potem Magnie. No ja tu już chcę tylko ten 300, o niczym innym nie myślę. Dobra, siedzi. Ja pierdola. To sprzedajemy. Ajajaj, widzowie. Ale to jak to się uda, to będzie na takim totalnym... Dobra, syjamskie bliźnięta. Pokazuj mnie na co teraz. Teraz już trzeba docisnąć po prostu. Nawet te jakieś poboczne lochy, co nam tam dadzą tego expa trochę. No na tego już był 1%, to było wiadomo, że siądzie.
Strefa światła? No na strefę światła nie mam prawie nic. Właściwie o to chodzi, Emerku. 0,20 mamy na cyrk grozy. Na kolejnego. 13 piętro 0,10. Karczma mrocznych sobowtórów 0,09. No i na idoli mam 0,00. Esteros 0,40, Szkoła Magii 0,55. To są takie ciekawsze procenty. Dobra. Który to jest level? 280. Dobra, lecimy tą rurę. O kurde, jakie bliskie próby, o dziwo. Ale Szkoła Magii mi da mało expa, ona mi da prawie cały level. To już potem najedawką się dobije. Ale spokojnie, na razie to niech padnie. 0,40 to wcale nie jest tak dużo. No ale takie lochy też padały, nie? I to nawet często. Ale nuta fajna swoją drogą. Pamiętam koksu, ale chyba jednak będą dokupywane w takim układzie. No ale Arix, jak oboje mi dadzą mniej więcej tyle samo expa i na jednego mam 0,25 czy tam 0,20 nawet, a na to mam 0,40, no to lepiej już tą klikać, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi? Kurde, no. Zawsze te pierwsze próby są takie najlepsze. Takie kuszące, a potem o. Ja dobrze spojrzałem? Czekajcie chwilę. Na 99% dobrze, ale dla pewności wolę zerknąć. No tak, 0,39 Esteros Queen Mother. To jest tam. To ja mogę mówić. Nie no, co to za gówno? Znowu ktoś wrzucił. No dobra, to już się kończyło. Czy będzie awka dziś? Nie no, Mirale, z awkę to już sobie samemu kliknę. Dzisiaj tak już. Prawie 3 godzinki, no może 2,5. No podnij to matką. Właśnie taki dźwięk, nie wiedziałem co to było, ale to w nutce. Dobra, dajcie mi momencik. Dobra, zaczynamy zabawę. Siemano świnki, witam. No ta matka musi paść, no nie ma innego wyjścia.
Zdążyłem się obudzić na stream. No stream już trwa jakieś 2,5 godziny, powiem ci. Ale powiedzmy, że zdążyłeś. Będziesz przy tym najważniejszym momencie, czyli mam nadzieję. Przy wbitym 300 levelu. Znowu był lag, myślałem, że to padło. Ja bym wziął waliancik tak z dwie twierdze do przodu. Czyli na przykład twierdza 13, kwatery 11 i potem coś koło tego. Dobra, kurwa. Nie ma co, szkoda czasu. Jakie mam serce? 12 mi się buduje jakoś. Zaraz ci powiem, poczekaj. No dusza, ale to tak szybko nie ten. Na tym serwerze tak szybko nie idzie, szczurek. Niestety. No, serce mi się buduje na 12. Tak jak ci mówiłem. Nie no, Mirales. Żeby robić się pajaca, to nie tutaj. Tam w ogóle 6 milionów było. Kurwa, znowu był lag. Godzina 4 w nocy, a ten dalej klika Esteros. No to jest jedyna rzecz, która mi da... Ile ja w ogóle potrzebuję teraz na level? 377. Jest jedyna rzecz, która mi da sensowną... wartość expa. Ile procent? 0,39. No i potem wieża 1,5, ale no wieża expa nie daje, więc z tym się wstrzymam. Tam w ogóle 3,5 miliona. Tornadem potem? No może tak, no ale najpierw to ona musi paść, żeby tym tornadem dopychać. Dzięki za follow, mem782. O, Adam Wołowiec, widzę, że masz ikonkę z Prime'a, a nie masz jeszcze mieczyka przy sobie. Nie chciałbyś skorzystać z darmowego subika na tym kanale? Co powiesz? Każdy koronę nosi? Bardzo dużo osób nosi mieczyk, co ważniejsze. Właśnie DMSF Gamy oficjal. O kurw. Jakbyś załatwił kody, to byś dostał. Dobra. Nie było tematu. Ale no co jest z tą dziwką? No aż mnie plecy zaczęły boleć. Co jest? Już myślałem, że padło. Ale niestety. To tylko jakiś błąd. Nie mam pomysłu już tak szczerze. Co bym tu mógł zrobić innego?
Oj. Policja osiak po ciebie przyszła. No nie, no to już jest tak na siłę dociskane. Ale na nią te procenty są cały czas takie same. 0,39. Ty, a ciekawe? Czekajcie. Esteros. To jest siódma. Zero 38, a na tego woja następnego? O, na niego mamy 0. Czyli okej, z nim już nie będzie. Kurwa. Dwanaście leveli wbiłem, no ale broni widziałeś, ile mi dawały. Nie, no nie znajdę teraz broni, nie ma opcji. Już wolę na to wyjebać te grzyby niż... Trzy miliony, kurwa, no to jest jeden hitek. Jakbyś ty ruro, wojowniku jebany, zablokował i walnął jakiegoś kryta, to wypadła, ale nie umiesz, kurwa. Jebany. Śmietnik. Ty, a jakbym... Chociaż mam jakieś gemy tu jeszcze? Na HP głównie. Ja mam 3 gemy ogólnie na atom. Jakbym z 2 gemami na HP na nią spróbował. Czekajcie. Ile ten gem mi daje? 350, czyli tak, 350 to będzie 455, a na HP straciłbym najmniejszy, ile mi daje? 400, czyli tutaj, pyk, simulate. 0,41. No to nie zrobiło to, nie był to jakiś game changer. Nie denerwuj się, kiedyś padnie. No ale ja chciałem na streamku dla widza ten 300 wbić. Co to będzie za radość, jak wbije jutro czy tam pojutrze? To żadna radość. No nie wiem, memento. Dzięki za follow, Milik. No, to niezła broń. O, następna broń. To możemy wziąć w sumie. Żartowałem jednak. Nie wkurwiaj mnie. O kurwa. Siedzi. Siedzi. Już skipuję. Mamy to, widzowie. Tarcza pomogła? No chyba tak. Dobra. Zaraz pokażę wam tą walkę, ale to już na koniec wszystkie obejrzymy. No i co? Na pewno mamy event expa, więc dobijemy awkom. To już jakby jest pewne. Ale jeszcze spróbujemy tym tornadem. Ja tego tornada jakoś nie klikałem, nie wiadomo jak. Miałem chyba 287, mam teraz 316. Trzeba ufać.
No ale to nie była wina broni, Memento. Nie dodawaj sobie. Wyjebałeś grzyba ile? Ale że na nią czy ogólnie, szczurek? No z wiadem tak by było, osiak, no ale co? Wybrałem męczarnię wojownikiem. Na nią? 600. A ty! A dobra, to za 2 minuty. Tu jeszcze tego kupca będę miał. Kurde, nie wiem czy tym tornadem to dobijemy tak w sumie. Jeszcze trochę poklikam, ale już nie będę tu nie wiadomo ile wywalał. A ogólnie dziś? Z piątka poszła. Plus minus. Czy ja wiem, czy najbardziej zlagowany? Generalnie z nowym backendem serwery są zlagowane dość mocno. Szkoła magii? Na szkołę mam 0,50%, więc to jest niewiele więcej niż ta matka, także ja już w to nie wchodzę. Nie, nie, awki jeszcze nie. Spokojnie, o awce pamiętam. Awkę dobijemy w ostateczności. Na W56 się dużo lepiej klika. A to może dlatego, że mniej graczy? No nie mam pojęcia. Dobra, siedzi. Kolejny woj, no co za rury. Jakby nie mogło być teraz z dwóch magów jakichś albo zwiadów. No będzie, będzie to sportowe, ale to zaraz. O, aż mi budzik zaczął dzwonić o kupca. Dawaj mnie toaletę chociaż. A, to za minutę dopiero, to dobra. Dobra, siedzi. Dwóch wojów było, no jak teraz będzie woj. Nie no, kurwa. Trzymajcie mnie, bo co dają platyny? No one dają chyba i pomnożenie kaski i przyspieszenie. To jest taki przyspieszenie i ozłocenie w jednym jakby. Taka platyna, o ile się nie mylę. Dobra. Spójrzmy na tego. Gdzie są te czasy, kiedy mieliśmy po 0,20% na loch, czy tam 0,30 i padało w 10 grzybów? Nie rozumiem tego. Pułapka. No ale lepsze to niż nic. 3-godzinny odcinek? Nie, no muszę to pociąć, bo wstyd. Dobra, ostatnie 50 powiedzmy około na niego. Jak nie siądzie, to dobijamy awką, już trudno. I tak poszło lepiej niż myślałem, patrząc po tym, jak się zawiesiliśmy na tym zwiadowcy w cyrku. Setny level w 10 minut, zobacz jak. Nie no, aż tak to tego nie będę ciął. Dobra, nie siedzi, wyjebane jajca. Zrobimy to jak noby.
Czekajcie. Dobra, mrunki są. Czy ja coś dzisiaj muszę złapać? Chyba nie. W sumie to w chwilę wbijemy. Setny level za 5k grzyba? Nie no, 13 leveli za 5k grzyba. 300 level trochę droższy. Dobra, weźmiemy tą. Powiem tak, gdyby mieć lepszy portal, to by to wsiadło bez problemu, no ale niestety. Jest jak jest. Wina gildii? Nie mówię, że gildii. Jakbym nie chciał, to bym nie dołączał do cukrzyków. Ale tylko mówię, że no tamci wojownicy, czarne gemy, portal lepszy, no to się łatwiej siadają te lochy. Dobra, czekajcie. Dobra, mamy to. Możecie pisać GZ. Co prawda jak knob dobity, ale niech będzie. Niecały jeden pasek poszedł. To siedzi, siedzi 300. Nie mam 300 levela na miniaturkę? Wytnie się na spokojnie. No cóż, ciężko, ciężko, no ale jakoś dobity.